Jesteśmy po zbiorze spędów dwuletnich i jesteśmy w czasie, kiedy kwitną pędy tegoroczne. To jest najlepszy moment na to, żeby intensywnie chronić zarówno kwiaty, jak i pędy. Polecamy do tej ochrony preparat Switch, który jest preparatem dwuskładnikowym, który działa zapobiegawczo i interwencyjnie w dawce 0,8 do 1 kg. Wyższą dawkę stosujemy w momencie większego zagrożenia ze strony patogenów. Karencja wynosi tylko 7 dni, więc można wykonać zabiegi tuż przed zbiorem. I nie zapominajmy o tym, że po zbiorach również należy kontynuować ochronę przeciwko chorobom grzybowym. Preparat Switch możemy użyć 3 razy w sezonie. Z racji tego, że jest preparatem dwuskładnikowym, zawiera cyprodinil i flidioksonil, ma działanie, można powiedzieć, antyodpornościowe, bo jeden działa kontaktowo, jedna substancja działa kontaktowo, a druga substancja wgłębnie. I z tego względu mamy to działanie różnorodne w połączeniu jeszcze z innymi preparatami, wzbogacając program, stosując rotację preparatów i substancji, możemy śmiało tworzyć program i strategię taką, żeby nie powstawały odporności. Tutaj pod tunelem widzimy już bardzo zaawansowany wzrost już po zbiorach na pędach dwuletnich, natomiast w uprawach polowych z racji trochę opóźnionego sezonu rozpoczyna się kwitnienie malin i to jest ten czas, kiedy trzeba intensywnie chronić rośliny przed chorobami grzybowymi, szczególnie, że pogoda sprzyja infekcjom. Co chwila pada deszcz, utrzymuje się wysoka wilgotność i w takich warunkach zabiegi ochronne powinny być częstsze, znaczy powinny być wykonywane co 5-7 dni z użyciem różnych preparatów, z rotacją substancji. I tutaj polecamy na pewno preparat Switch, aby włączyć go do programu ochrony. Jest bardzo skuteczny, ma krótką karencję 7-dniową i skutecznie zwalcza wiele patogenów. Malina należy do owoców miękkich i jest wyjątkowo narażona na infekcje ze strony patogenów chorobotwórczych, najbardziej szarej pleśni przez Botrytis cinerea, i należy wykonywać bezwzględnie zabiegi przed zbiorem, aby te owoce miały dobrą trwałość, aby one na półce czy u klienta miały tą wysoką jakość, aby klient, konsument ostateczny mógł cieszyć się ich wyglądem i smakiem. Bez tych zabiegów owoce są infekowane, szybciej tracą tą jakość. Liczne doświadczenia przeprowadzone z preparatem Switch na malinie wykazują jego wysoką skuteczność w podniesieniu trwałości owoców i utrzymania jakości pozbiorczej w trakcie transportu i w trakcie obrotu. Te owoce są znacznie trwalsze, mniej porażane i powodują mniej strat, mniej ubytków w trakcie obrotu handlowego.